Siemano, siemano, 6 rano. Jedziemy po odbiór maszyny. Jedzie ze mną gość specjalny, czyli wiadomo kto. François. Chyba wstanie. Bierzemy Pershinga z hakiem. No i co, jedziemy po przyczepkę. No i rura, 3 godziny w jedną stronę, tam około 200 km. Załadunek ładowarką, rozładunek bez ładowarki, więc będzie ciekawie. Dobra, chwila. No ale chyba damy radę, przynajmniej mam taką nadzieję. Pogoda dzisiaj ok, nie ma co narzekać. Gorzej jutro, coś tam zapowiadałem, jakieś burze, ale to tam mało ważne. Dobra, widzimy się gdzieś w drodze pewnie. My z Frankiem w trasie, słuchamy świetnego Radia Trójka, po prostu nic innego nie łapie. A tych płyt to tutaj u bossa to się nie da słuchać. Na jazdy w samochodzie. I po co my jedziemy? Po talerzówkę. Po talerzówkę? Po talerzówkę. Udało nam się wyhaczyć w dobrej cenie na aukcji. W sumie wygraliśmy ją, ale nie osiągnęliśmy ceny, którą sobie życzyli. Zaproponowaliśmy coś. Się udało. Jedziemy odebrać. Mamy jeszcze 1,5 godziny drogi. 90 km. Stoimy w jakimś korku. Więc jest chwila, żeby odpocząć, ale chyba trzeba gdzieś zjechać, nogi rozprostować. Boże, tyle. 4,5 godziny drogi jeszcze. Do domu. Masakr. Nic. Widzimy się na miejscu. No my już dojeżdżamy. Za 900 metrów skręć w prawo. Za kilometr mamy nasz cel. Ładujemy i wracamy. S8 na dojeździe do Kancelarii Morska. A teraz jesteśmy. Nasza talerzowa. Nasz nowy nabytek. Volvo. Fajnie. Oto i ona. Talerzóweczka. Tak to wygląda. Dobra, idziemy, Franek. Płacić i nie gładują. Patrzcie, jaki fajny, kurde, idealny by był. Idealny rozmiar. Przez bramę by przejechał. No tak, ale nie ma stołu. No stół do rzepaku już nam nie będzie potrzebny na razie. Ale zobacz, jest sieczkarnia. Kurde, zdrowiutki. Dobra, tak naprawdę żartowałem. To jest ta talerzówka, tą kupiliśmy. To jest nasza talerzówa. Chyba damy radę ją podnieść, nie? Tylko ogólnie bańkę z olejem będzie trzeba osobną wozić. Nie no, żartuję tak naprawdę. Czekamy, chłopaki mają śniadanie na załadunek. Więc niech sobie tam spokojnie jedzą. My też się akurat rozprostujemy. Idziemy zobaczyć zaraz pługi. A jeszcze sobie zerkniemy raz na talerzówę. Takie szpule by się przydały jeszcze. Kurde, no to chyba całe pole byśmy od razu na długość podlali. No zobaczcie w ogóle, jakie to są. No, ciekawe, ciekawe rzeczy. No. Co prawda mamy, ale jakby ktoś potrzebował, chlewki 27B. No zaraz pójdziemy. Fajne wały. No, można coś docisnąć albo kamienie pozbierać. Kamienie bardziej, ale tu są zużyte. Ale większe od naszych. No. Te są takie jak nasze, ale są w ładnym stanie. Mhm. O, mamy pług do odśnieżania. Jakiś siewnik. Zerkniemy na niego, co tutaj jest. Ło, to skrzynia, 700 litrów. 700 litrów. Trochę jest. Uważaj pokrzywy. Ach, zobacz.
O, są pługi. Kurde. To są pługi do sędza, chłopie. Chłopie, ta. To nie poradzi nasz. Ja pierdziel. My byśmy tych dwóch skib nie poradzili. A tu jest ich 8. Kurde. No konkret. Ja mam 8 skibów, kiedy to... Jamy. To mamy załadowane. Tak to wygląda. Lecimy na Daszynkę. No to teraz wekterka będzie biedna. Dobra, lecimy. Nie wiem, czy będzie widać, ale fabryka New Hollandów w Płocku stoi tego plus kilometr tego towaru. Nawet więcej. No, bo więcej. Zobaczymy, może uda mi się przybliżyć. No my sobie wracamy, jeszcze nam zostało tutaj 70 km. Więc jeszcze kawałek, godzina drogi do domu. Dojechali do celu. 3 godziny w jedną stronę. No i trzeba to rozpakować. Nie będzie to takie łatwe jak załadunek, ale coś zaraz musimy wymyśleć. Chyba mam pewien pomysł, zobaczycie. Mój patencik. Thank you.
I tak to się prezentuje. Odciążnik petarda. Trzyma się, zawór odcięty. No i tak wygląda ta talerzówka. Mamy nogę podporową. Się będę zaraz to odpinał tutaj. Umyłem ją, bo no może ją pomaluję. Jestem taki jaki zawsze narwany. Może ją pomaluję właśnie, żeby w oryginalnym kolorze była. Bo naprawdę jest zdrowa i nigdzie nie jest nigdzie porzewiała. Tylko te koła właśnie mają taki problem, że mają tu luz. Luz mają na tym, ale zaraz sobie jedno wyjmę, bo jest przybite i nam schodzi powietrze. I zobaczę, co tam jest. Co tam w trawie piszczy. No talerze mają 53 cm. Skrobaki mam wszędzie. No tutaj akurat ich nie widzicie, ale próbowałem odkręcić i niestety śruby mi puściły, bo obcierały o talerz. Chciałem sobie wyregulować. No i co? Rama zdrowa. Oprócz tego flaka. No. Flag jest. Trzeba to zrobić. Podnosi się ładnie, tłok trzyma. Tłok trzyma. Jest regulacja. Jeszcze tutaj. Ale pewnie nie będziemy używać, bo zrobiłem próbę, to normalnie bajk. Ale to muszę to wziąć, jakoś wypełnić. Nie może tak latać. O ile na polu jak będę ciągnął, to będzie dobrze, ale to trzeba zrobić, żeby gdzieś tam w transporcie nie latało. I co? Sprawa wyglądała tak, że to wszystko jest wina kuli tak naprawdę. Kuli, bo kupił przyczepę. Kupił przyczepę na Flotillo. No i mówił, że nie wylicytował ceny tej minimalnej, ale dogadał się ze sprzedającym. Wszedłem na tę stronę, kurde, patrzę jaka ładna talerzówka. No i zacząłem licytować. Nie mieliśmy jej w ogóle kupować, tak naprawdę. No i wygrałem tą licytację, koniec końcem. Zadzwonili do mnie, zaproponowałem cenę jaką mogę dać. No i 3600 ostatecznie się skończyło. Jestem bardzo zadowolony, naprawdę, bo przed chwilą robiliśmy taką próbę na budowie na takim betonie tak naprawdę. Tam się szpadel nie chce wbić na kawałek, ona wchodziła jak wściekła, wszystko kładła i robi robotę tak jak powinna. Miał być wał nożowy, już tam na zamówienie patrzyliśmy, 3000 kosztował na przedni tuz. Ale chyba talerzówka wyjdzie, wyjdziemy na niej lepiej. Tak nam się przynajmniej na chwilę obecną wydaje, zobaczymy. Też jakiś widz mi tam polecił gościa, który miał talerzówkę na sprzedanie na jednym kole podporowym z tyłu. I w sumie cena była 4400, ale kawałek dalej do niego. No i to trochę zdecydowało, że odpuściłem. Trafiła się ta. 500 km w sumie zrobiliśmy z Frankiem. No i mamy ją. Skrobaki są wszystkie, talerze są ładne. Kręci się cała ośka, żaden talerz nie ma luzu. Rama prosta, nigdzie nie pospawana. Koło tylko zrobić, pomalować i tyle. Puszka farby jest, więc tylko się pomaluje. No napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie, czy to warte, czy nie warte. No na YouTubie tam oglądałem filmiki, jak te brony robią, bo to jest ogólnie Lila Harry 220 szerokości. Jak one robią, no to super, naprawdę super. No zresztą przed chwilą to przetestowałem, no to też jestem zadowolony. Zatorka chociaż trochę przepaliłem, tak stał smutny. No i tyle. No to nasz nowy, stary zakup, po raz kolejny. Napiszcie, co o tym myślicie, trzymajcie się, cześć.